6, Polacy mówią, pani radna Klogia Toprzy. Na przykład szkoły podstawowej nr 22, na sam projekt jałty trzeba aż 20 tysięcy. Potem się okaże, że po projekcie trzeba będzie wydać 400 tysięcy na termomodernizację. A jakbyśmy robili termomodernizację w ramach zgłoszenia to dalej byśmy około 250 tysięcy. To są praktyki z lat poprzednich, przed kadencji, więc wiem, co mówię. W związku z tym również modernizacja kanalizacji opadowej. Nie jest to modernizacja, tylko naprawa obecnie istniejącej kanalizacji opadowej. Pan dyrektor Czarny sobie zmienił na modernizację, bo modernizacja będzie, no to modernizujemy, wydajemy projekt, zgodnienia, pozwolenie na budowę. Tak, no i dodatkowo za to dostaniemy 40 tysięcy. Tak się okaże, że 12 zadań, które mamy zrobić, pan dyrektor Czarny poinformuje nas w listopadzie, że musiał zrobić tylko 4 zadania, bo na resztę brakło środków. Tylko i wyłącznie dlatego, że wydał na projekty, na uzgodnienia, na pozwolenie na budowę, etc., etc. Jestem temu przeciwny i uważam, że w pierwotnej uchwale, tak jak była ona podjęta, proszę mnie poprawić, w listopadzie, czyli na październiku zeszłego roku, zadań remontowy na rok 2013 jest w sposób prawidłowy i pan powinien dopilnować, żeby ona w takim zakresie została wykonana, a nie została zmieniana w ten sposób, bo to jest wyciąganie naszych skromnych środków na remonty tych placówek oświatowych i pogłębianie tych pieniędzy, że nawet to nie zrobimy w tym roku, a co najmniej na następnych latach dwa naprzód. W związku z tym jeżeli ta uchwała przejdzie, to również złożę wotum separatum do tej zmiany. Proszę wymóc na dyrektorze zespołu kolejnego oświaty, żeby się z tego wycofał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący? To proszę bardzo. Chciałam zapytać, centrum Hamilbora to podlega pod co? Pod Wydział Edukacji. Centrum SKM? No. Tak, podlega pod Wydział Edukacji. Bo tam jest
potrzebny remont elewacji i też termomodernizacja, bo tam całe ciepło ucieka z tymi możliwościami, a to jest budynek bardzo duży. I no nie wiem, dlaczego jest tak pomijany, właściwie się praktycznie nie interesuje tą stronę remontową. Co pani dyrektor Różeńska bo tam były na pewno bardzo duże oszczędności związane z ogrzewaniem tego budynku, bo po prostu tam są gołe cegły i długi mające 80 lat. Dobre pytanie w dobrym momencie przed kolejnymi półtora roku doszło. Nie, tylko wrzucam temat, żebyśmy... A noga, będę chciała pogratulować pani dyrektor Różeńskiej, że dzisiaj została ponownie na 5 lat. Bardzo proszę o ciszę na sali. Sprawdźmy. Państwo radni. Komisja Rady Miasta. W porozumieniu przygotowania kolejnego budżetu. Oni zabezpieczyli środki w kwocie szacunkowej na wykonanie tego. My możemy z skromnych swoich środków zaproponować wykonanie projektu. To zadanie można. Tutaj jest projekt do jednej szkoły. A teraz wracam, ale to było oderwane od tego, co mówił pan profesor Kiewicz odnośnie zadań powierzonych. Bo jednak w zadaniach powierzonych nie możemy umieszczać domów kultury i liceów, tylko szkoły podstawowej i gimnazji. Więc musimy się na tym skupić. Proszę państwa, nadwyżka operacyjna jest taka, która pozwala na funkcjonowanie płynności finansowej miasta. Nikt nie myśli, że my jesteśmy jakąś oderwaną częścią Święty Mikołaj na przynosi pieniądze. My jesteśmy zadaniem własnych gminy, nie rób aż wam. Musimy robić to, co po prostu trzeba robić, bo jesteśmy w jednym tytule, w jednym mieście. I to, że zadanie inwestycyjne w przypadku dróg poniesie wyższe koszty, jest prawdopodobne. Oczywiście zrozumiałe. Proszę kolega, nie rozróżniam dwóch rzeczy. Zadanie inwestycyjne nie musi być zadanie inwestycyjne. Według klasyfikacji budżetowej artykułu 244 ustawy o kwalifikacji zadań. Natomiast w przypadku inwestycji drogowych jest niezbędne wykonanie dokumentacji, zapłacenie za mapy i zrobienie zgłoszenia tak zwanego wewnętrznego, nie zewnętrznego. O wiele zewnętrzność jest porównywalne ze zgłoszeniem, pozwoleniem na budowę. Natomiast wewnętrznego nie jest tym samym. I a jednocześnie kwalifikowane innego zadania inwestycyjnego. Spokojnie. Jak tutaj wymienione zadania w pracach remontowych gimnazjów i szkół podstawowych były wymienione. Te zadania, które w tej chwili zmieniliśmy jedno słowo, kwalifikowały się jako zadania inwestycyjne. Bez po prostu mówienia o tym. Natomiast zapisanie zadania inwestycyjnego, dodając słowo remont, niestety zrzucało to z punktu inwestycji to zadanie. To samo stawało się zadaniem remontowym. Dlatego pozbawienie zapisu po słowo remont tworzy to zadanie inwestycyjne. I wcale nie musimy do tego podnosić tak wielkich kwot, jak kolega mówi. A poza wnioskiem, przepraszam, przerwę panu słowo. Nie ma przerwę panu. Przerwę panu tej uchwały. W punkcie trzecim szkoła podstawowa numer 16. Remont sanitariatu. Jest to jako zadanie powierzone remontowe, ale już zadanie numer pierwszy to jest inwestycyjne, jest modernizacja, czyli zamieniliśmy remont na modernizację i jest inwestycją. Nawet niech mi pan nie mówi, no to jest, co? Niech pan przeczytał. No właśnie o tym powiedziałem. Co pan powiedział? Że zmienia pan remont na modernizację i już jest inwestycją. Nie musieliśmy zmieniać. Będzie pana inna, natomiast dzisiaj jest słaba. I
proszę pana, no. Chce pan dać dodatkowe pieniądze na Zespół Ekonomiki Oświaty. Nie broni pan interesów dzielnicy i placówek oświatowych. W moment. Nie wie pan, czy pan mówi? Wie. Wie. Nie zgodzi pan się na Państwa. Nie zgodzi na Państwa. Dobrze. Jakie środki są zablokowane na dzień dzisiejszy? Na dzielnicy? W jakiej kwocie? Mówimy o tym projekcie uchwały. Ja nie mówię o środkach, które są zablokowane. Ja wiem, jakie są środki zablokowane. Mówimy o tych pieniądzach. Tu. Tu proszę powiedzieć mi na to, dlaczego zmieniamy zadań remontowych na inwestycje. Dlaczego dokładamy do tego? Dlatego, żeby dyrektor uzyskał swoje, tak, swoje dodatkowe pieniądze na inwestycje. Dobrze, dziękuję. Prosiłbym jednak o zachowanie powagi i nerwów na wodę. Ja się bardzo poważnie i bardzo spokojnie. Tam jest okno, tak, żeby trochę przywiało. To jest duszno po prostu. Natomiast jesteśmy zobligowani, jak każda inna dzielnica, do wyłonienia 35% naszego budżetu. Inwestycja. 65 w remontach. Proszę mi pokazać to zarządzenie prezydenta. Bo to jest przygotowany do sesji, ja nie będę pana w tej chwili szukał panu zarządzeń i tak dalej. Wszystkie dzielnice, jest któreś spotkanie ze skarbnikiem miasta, z przewodniczącym Rady Miasta, z dyrektorami finansowymi każdych wydziałów elektronicznych. I jest szukanie pieniędzy, wszyscy są zdecydowani do 35%. Ale przy okazji ja państwu przekażę te informacje, w jakich stanie jest dzielnic na dzień dzisiejszy. Niektóre dzielnice mają dużo więcej, niektóre mają mniej. Pierwsza ma 35,5, druga ma 34,4, trzecia 34,1, czwarta 34 i tak dalej. Te dzielnice, które mają 10,2% i więcej. Wszystkie dzielnice tym samym sposobem działania w zadaniach naszych znalazły zadania, które są inwestycyjne. Jak powiedziałem, pan nie słuchał, że zakup inwestycyjny mamy 55 tysięcy. Jest to forma szukania tych 35%, niekoniecznie obarczając tymi pieniędzmi tylko inwestycje drogowe. To jest te inwestycje, które można wyłuskać jako inwestycyjne 49 tysięcy z modernizacji zieleni. 55 tysięcy z komitetu, 242 tysiące z samego porządku dla oświaty. Można zapisać je jako zadania inwestycyjne i tym samym wtedy skarbnik podpisze wszystkie uwalniane środki, czyli będziemy mieć. W tej chwili mamy 800 tysięcy, które mamy nie do ruszenia, wszystkie inne dzielnice. Jest to 1/3 budżetu na dzielnicę, czyli 33%, ale jest 35%. Jeżeli spełnimy ten wybór, wtedy nawet z nadwyżki skarbnik będzie podpisywał zgodę. 35%. Koniec. Dlatego zadanie wymiana nawierzchni boiska jest jako inwestycja, a nie jako remont. Jest to samo przed siebie. Wymiana nawierzchni boiska jest inwestycją, a nie remont. Jeżeli pan wymieni dwa okna, będzie to remont. Jeśli tam długofalowy ciągu zapisze, że to jest wymiana stolarki albo w ciągu roku wymieni, będzie to inwestycja. Ale wymieniając te okna co dwa przez 4 lata, będzie cały czas to środek remontowy. A tak to jest środek inwestycyjny. Jeśli pan czegoś nie zrozumiał, to ja pana po sesji zapoznam z wszystkimi dokumentami, jak również protokołami posiedzenia ze skarbnikiem, przewodniczącym Rady Miasta i wszystkim dzielnicom. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. Panie przewodniczący, odpowiem panu. Jest zarządzenie pana prezydenta miasta Krakowa z roku 2011 roku, z 30 listopada, które powie w ten sposób, że żaden projekt inwestycyjny, który nie uzyska pozwolenia na budowę wraz z projektem, nie wejdzie do budżetu miasta. Czyli te wszystkie nasze projekty do budżetu, jeżeli nie uzyskają pozwolenia na budowę wraz z projektem, spadną. I te pieniądze wrócą do budżetu miasta.
Suma sumarum. Panu panuje? 77, 250 parę tysięcy, wróci do budżetu miasta i tych czterech zadań nie wykonamy. Mamy dzisiaj połowę marca, drugą, a projektu jeszcze jak nie było, tak nie ma, zanim będzie pozwolenie, to będzie grudzień 2014. Czyli nie pan. Jest zarządzenie, że nie wchodzą do budżetu miasta na inwestycje, które nie mają pozwolenia na pogłoszach. Również i drogowe. Że zgłoszenia wewnętrzne kwalifikują zadanie. Nie musi być zgłoszenie z zewnątrz. Pan kręci głową, nie jak pan mówi, jak pan nie. Dziękuję bardzo. Jeszcze do głosu zgłosiła się radna na tyle. Tak, ja mam jedno zapytanie. Zadań remontowych. Jest tutaj w przedszkole numer 1 przy ulicy Kopernika. Tam jest dość poważny remont, bo aż na 37 tysięcy. A chciałabym zapytać, czy to przedszkole jest przedszkolem gminnym, bo dobrze pamiętam, to tam jest stan własności jakiś chyba mieszany, czy coś tam, a w każdym razie jest przedszkole numer 1 przy Kopernika. To nie jest gdzieś tak myślę. Czy oprócz uwag, które pan radny tutaj zgłasza, przydałyby się również propozycje albo propozycje, które byłyby sformułowane w formie poprawki do tych. Dziękuję bardzo. To złożymy propozycję. Pozostawienie tego zadania tak jak było w pierwotnym kształcie. Uchwalę z listopada. Poprawki. Które zadanie może być, które nie może być. Jeśli Państwo chcecie sobie czekać albo w dalszym ciągu to przerabiać, to musicie półtora miesięczną drogę przejść i porozmawiać z wszystkimi od skarbnika do dyrektora Wydziału Finansowego Merytorycznego do wtedy Państwo posiadą tą wiedzę i będziecie mogli. Trzeba przestać się zgłaszać, to możemy głosować. Tylko jedną rzecz powiedzieć, że dzisiaj na tym między innymi na tym spotkaniu było powiedziane, że jeżeli dzielnica dzisiaj nie podejmie tego typu uchwał, no to miasto nie będzie mogło wprowadzić tych zadań uchwalonych przez dzielnicę do budżetu, a musi to zrobić w kwietniu i wtedy te środki przepadną. No, nie ma na co czekać po prostu. No, powinniśmy to przegłosować w takiej czy innej formie. Jeżeli ktoś ma jakieś poprawki do tego, to niech zgłosi poprawki już, no i proste. Że jeżeli zadanie kosztuje 20 tysięcy, to lepiej za nie zapłacić 25 z dokumentacją, czy inaczej w ogóle to pieniądze. Dobrze, dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy już myślę temat, czy przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za projektem? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy na powołanie komisji.